Cześć wszystkim, witam was moi drodzy kochani w 36 już odcinku z serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka, w którym dowiesz się, jak bardzo szybko wbijać kasę, jak bardzo szybko wbijać exp, jak bardzo szybko levelować na 50 poziom, czyli co zrobić, jakie metody stosować, mając level 40 do 50, czyli cel tej misji, tego odcinka, to jest po prostu wbicie 50 levelu. Jak się domyślam, każda z was zapewne bardzo intensywnie czeka, aż wbijecie 50 level, aby pójść na Weeping Willow do Anglii na karpie. No ja na tym koncie, które do levelowania, do nagrywania odcinków stworzyłem, wbiłem 44 level, niecały tydzień, oczywiście nie była to non-stop gra, bo to jest gdzieś koło 85 godzin gry. Ten czas wbiłem ten level i też jak najbardziej nie mogę się doczekać i też tą metodę, którą wam pokazuję, po prostu stosuję. Więc odpowiedź na pytanie, jak wbijać szybko level, jak wbijać szybko kasę, według mnie najlepszą miejscówką ku temu jest nic innego jak Delta. My wbijaliśmy, moi drodzy, oczywiście możecie moje postępy w grze śledzić w poprzednich odcinkach, bo podałem wam już kilka metod na wbijanie levelu i expa. Jest kilka dosłownie odcinków, kilka metod. To jest metoda kolejna, taka alternatywna. Według mnie szybsza na wbijanie expa, no ale też jakby ktoś miał to stosować przez 10 leveli, to będzie nudne, więc od razu zbijam potencjalne obiekcje, które mogą się, myślę, że słusznie pojawić, że no totalna nuda będzie się dzieć od 40 do 50 levelu na samej delcie i robić kółko to samo. I ja się z tym zgadzam, więc od razu wam mówię, że moim planem, czy celem takim jest mniej więcej wbicie tego 45 levelu, zobaczymy, ale na pewno 45, czy już niedługo, mieć stojak, podpórkę, tak, na 3 wędki, czyli do dyspozycji 4, kupić sobie oczywiście lepszy sprzęt, w szczególności spinning, te wędki gruntowe mieć 3 porządne i z tym pójść sobie na jeden level na Michigan, na szczupaki, tam wrócić na szczupaki i pobawić się ze szczupakami tymi muskie gołe, tak, z tymi glasami się pobawić. Te szczupaki medalowe, unikatowe, one bardzo fajnie oddają, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę, także to nie będzie jakby cofanie się w tył, bo będziemy łowili wtedy tylko i wyłącznie medalowe i unikatowe. No ale to sobie zobaczycie. Dzisiaj przed wami metoda jeszcze z delty. I tak jak mówię, poprzednie metody, sprawdźcie sobie playlistę, obejrzyjcie poprzednie filmiki. Mamy pierwsze branie zaraz. I to jest właśnie sekretem tego, że trzeba to robić szybko. No już niestety za późno. Troszkę się zgapiłem. Gadam, z wami się zgapiłem. No ale trudno, zobaczymy, czy to będzie karp, czy jesiotr. To ta metoda właśnie, którą wam pokazuję, polega na szybkości. Macie całą, kochani moi drodzy, playlistę. Cała playlista z levelowania konta, gdzie po kolei wam różne metody. A, karpik jednak, no okej. Okay. Zobaczcie, 1700 kasy, 700 doświadczenia. Bardzo ładnie nam karpik wyjechał, w miarę dosyć szybko. Spoko. Spławikówkę sobie przerzucimy. Także moi drodzy, już wam tą metodę przedstawiam. Chodzi o to, że metodę typowo z łowieniem karpi, typowo z łowieniem jesiotrów, na przykład z motorówki, to wszystko jak robić i szybko tutaj też exp wbijać, to inne metody macie już na moim kanale podane, także możecie się o kilka odcinków cofnąć, one też są skuteczne, też są fajne, szczególnie jeżeli ktoś by miał słabszy sprzęt, ale jak śledziliście moje odcinki, to wiecie, że jakby robiłem to po kolei i teraz celem moim stało się łowienie jesiotrów z gruntu i teraz wam pokazuję tą metodę. Na czym ona polega? Wszystko, moi drodzy, zależy tak naprawdę od pogody, jaką macie. Od wykresu brań. I teraz uwaga. Jesteśmy sobie na tej wyspie takiej. Tam widzicie, na prawo są pomosty, więc trzeba wziąć kajaczek, przypłynąć tutaj. No w tamtym, patrząc z perspektywy pomostu, no to w lewo musicie płynąć. I przypływacie na tą wyspę. Na tej wyspie sobie jesteście. Macie 3 wędki. Ja mam akurat zrobione to taki sposób, że na jednej wędce mam sakiewkę ikry. Na drugiej wędce mam mięso szczeżuji, na które, jak widzicie, może medalowy karp się złapać, może złapać się jesiotr. No i na jeden, na spławiczek, tam sobie rzucam akurat, jeśli chodzi o na przykład groszek, haczyki 7-0,
W przypadku karpia tutaj mamy też 7-0 mięso szczeżuj, a tu chyba są piątki, jak dobrze pamiętam, albo też nie zmieniałem. Nie, wszędzie 7-0, ale na tą wędkę sobie też, moi drodzy, zmienimy teraz na piątki, żeby było więcej braku. I teraz słuchajcie, zasada jest bardzo prosta. Już wam to właśnie pokazuję, bo mamy 20 po pełnej godzinie. Jak widzicie, wykres brań jest średni. Teraz polega to na tym, w nocy przesuwamy czas za darmo. No mam nadzieję, że jak będziecie za pół roku ten film oglądali, no to Fishing nie zrobi aktualizacji, w której będzie trzeba w nocy płacić za przewijanie. Póki co na szczęście jest to, moi drodzy, za darmo. Jedną wędkę sobie rzucamy tu bliziutko na 7 metrów. Drugą również bardzo blisko sobie rzucamy. Jesiotra wyciągniemy szybko, no niestety karpia już nie. No i tak dla jaj sobie ten spławiczek rzucam, bo czasem jakiś medal czy unikat wskoczy. I tak sobie rzucam. I teraz słuchajcie, zasada jest prosta. Tutaj mamy przed nami marker i musicie patrzeć. To wymaga waszej uwagi, waszej koncentracji. O, nawet nie będę lepiej widzieć bez lampki niestety. To wymaga, moi drodzy, waszej koncentracji. Macie na wyciągnięcie ręki jesiotra. Tak jak jest ten marker. Dlatego rzucamy na 7 metrów. Jeśli w odpowiednim momencie zatniecie, podniesiecie wędkę, musicie obserwować. Czasami jak już zaczyna dzwonek dzwonić, to już jest za późno. Wy musicie wiedzieć, w którym momencie macie to zaciąć. Ja już widzę, że coś tam się zaczyna dziać, także wędka numer 1 na pewno zaraz będzie podnoszona. I teraz, o równej godzinie jesteście i nie czekacie w tym miejscu dłużej niż do 20 po danej godziny, tak? Czyli jeżeli teraz mamy 0,05, to czekamy 15 minut jeszcze czasu gry. Oczywiście mówimy o czas gry, tak? No i na takim spocie, w tym wykresie brań, które mamy, no od 1 do 2 jesiotrów wyciągniemy. Jest bardzo słaby wykres brań, więc jeden jesiotr bez problemu nam powinien wyskoczyć. Jeżeli wykres będzie na samym szczycie, to do 3 jesiotrów jesteśmy w stanie z tego spota wyciągnąć. I patrzcie, teraz oby się udało szybko to zrobić, już nie zdążyłem, ale może się uda. Proszę bardzo, udało się. Wyciągamy jesiotra. Widzicie? Pięknie. 23 kilo. No doświadczenie, jak widzicie, jest słabsze niż w przypadku karpia. Za medalowe karpie to doświadczenie jest o wiele lepsze. I znowu rzucamy cyk na 7 metrów. Czekamy. Tak jak mówiłem, to zasada nadal się nie zmienia. No chyba, że zdążylibyśmy dwa jesiotry wyciągnąć, no to już więcej nie wyciągniemy raczej przy tym wykresie brań. Wątpię, żeby jeszcze nam jakiś wskoczył, ale jest taka możliwość. Ale też jest możliwość z karpiem, który też fajnie daje, także oczywiście karpia trochę dłużej łowicie, bo karpia tak szybko nie wyciągniecie. Póki co tylko jeden unikat mi tu wyskoczył z wody. Więc po prostu z karpiem się trochę pobawicie, jesiotra wyciągacie szybko i robicie metodą mieszaną właśnie, czyli raz karp, raz jesiotr. Fajną opcją by było, ja też tak zrobię na pewno, mieć stojak podpórki na 3 wędki, czyli wtedy zrobiłbym to tak, że załóżmy na 2 wędki założyłbym tak jak teraz, czyli mięso szczeżuj i sakiewki ikry, a na 2 pozostałe na przykład jakąś kukurydzę, jakiś groszek i rzucałbym tam w marker na unikata. Oczywiście wędki takie, żeby wyciągnąć te. Albo sam zwykły karp, tak jak widzicie, no nie oddaje. Natomiast ja go i tak na razie do siatki wkładam, bo zasada jest, moi drodzy, tak jak metody bardzo prosta. Wkładacie do siatki wszystko jak leci. W momencie, kiedy skończycie, mamy jeszcze 7 minut mamy do 20 po i jeżeli nam tutaj nic nie strzeli, przesuwamy czas. I teraz, zaraz będziecie oczywiście dalej widzieli, co robię. Natomiast chodzi mi o to, jak dochodzicie do końcówki tej doby, tego czasu na łowisku, tak, to wtedy możecie sobie, na pewno będziecie mieli siatkę pełną i wtedy możecie sobie decydować przy złowieniu danej ryby, którą wypuszczacie. Ja też wam pokażę, jak to zrobić, bo nie każdy o tym wie. Jak łowicie rybę i macie siatkę pełną, to którąś rybę z siatki możecie w tym czasie wypuścić i zatrzymać rybę, którą złowiliście. To jest taka ciekawostka. Dużo osób o tym nie wie. Dlatego wszystko jak leci, ja do siatki ładuję. Mamy jeszcze chwilę. Przypuszczam, że wędki będziemy zwijać. Raczej jesiot nie powinien wskoczyć, bo nic tu nie bąbli, nic tu się nie dzieje. Także jak widzicie, to też wam chcę... Oczywiście to nie jest... Tutaj jest zasada taka, że jesiotr będzie wam brał na przykład 1 do 2 w ciągu godziny.
Jak ten wykres brań jest słaby, to oczywiście gdybyście siedzieli tam całą godzinę i czasu nie przewijali, złowicie te dwa jesiotry. Tylko my mówimy teraz o zasadzie, o metodzie, która jest bardzo szybka. No dobra, tu nic nie będzie, więc wyciągamy. Metodzie, która jest bardzo szybka, dlatego tutaj wszelkie czekanie jest, moi drodzy, bez sensu. Tu nie macie na co czekać. Wiecie, się czaić jak szczerbaty na suchary, tak? Nie. Nie, moi drodzy, nie macie się co czaić. Godzina pierwsza jest następną godziną, na którą przewijamy ten czas. I znowu 7 metrów rzucamy. Troszkę dalej mi się rzuciło, a nie, dobrze mi się rzuciło nawet. Druga wędka, mięso szczerzuj, to sobie rzućmy gdzieś tak tu. Możecie na obu mieć sakiewkę i ikry, to tak naprawdę 8 metrów, trochę dalej mi się rzuciło, no ale może też się uda. No i ten groszek sobie rzucam tam. Dlaczego? Dlatego, że tam biorą unikaty i tak naprawdę, jak sami widzicie, czy to medalowy, czy unikatowy karp, naprawdę potrafi fajnie oddać. Tu sobie zawsze luzuję trochę na spławiku więcej żyłki, bo zawsze będę go i tak odkładał. No i pilnujecie teraz tych wędek, możecie sobie podejść tak, żeby na pewno widzieć żyłki. I pilnujecie. Pilnujecie, moi drodzy, tych wędek i czekamy. Nie dłużej jak do 20 po czasu gry, czyli 20 minut czasu gry maksymalnie czekacie. W tym czasie powinniście, no już teraz na tym wykresie brań, no myślę, że te dwa jesiotry powinniśmy wyciągnąć. I się przekonamy. Jakby ktoś pytał, czy jesiotry, czy karpie, co się opłaca? No jesiotry dają kasę, ale też pamiętajcie, że taki jesiotr waży na przykład 22-24 kilo. Wy możecie złowić medalowego karpia, który będzie miał 18, znaczy przy 18 to już chyba się zaczynają w ogóle unikaty, tak nawet 16 kilo i za niego również dostać 2000 kasy, a tak naprawdę więcej karpi medalowych włożycie do siatki niż tych jesiotrów. Tylko że złowienie karpia znowu więcej czasu zajmuje. Dlatego ta metoda jest metodą łączoną, w której trzaskacie jesiotry, a przy okazji dobijacie sobie jeszcze exp za pomocą karpi. 6 minut czasu gry od, no, od pierwszej godziny minęło. Na razie mamy ciszę. Haczyki mogą być za małe. I dlatego częstotliwość brań jest rzadsza. Ja wam to za chwilę udowodnię. Na następną godzinę zmienię wszystko na piątki, poza może tym groszkiem. Bo nie chcę, żeby mi zbyt małe karpie brały. Zmienimy na piątki i zobaczycie, że będzie git. Jest totalna cisza jak na razie. Metoda według mnie fajna i ona się różni od na przykład tych poprzednich metod, które wam pokazywałem. Bo pokazywałem wam owszem metodę, że macie słaby level, wchodzicie i z motorówki łowicie. Pokazywałem, jak to można fajnie robić tutaj, opływając różne spoty. Pokazywałem wam te spoty. To macie oczywiście na playliście, taki odcinek jest. Także jak kogoś to interesuje, to zapraszam do oglądania. Pokazałem wam również, jak zapełnić siatkę karpiami. Łowić, łowiąc również moją własną metodą wymyśloną. Super, fajnie się to też sprawdza. A to jest alternatywna, mieszana metoda, aby po prostu samych jesiotrów nie łowić. I ktoś by zapytał, no a dlaczego nie tłuczesz tu samych jesiotrów? Bo tak jak mówię, wydaje mi się, że na samych jesiotrach się po prostu nie opłaca. Bo jakbyście tak przeliczyli, zresztą robiliśmy porównanie, moi drodzy, jesiotr kontra karp. I one wychodzą idealnie, identycznie. Tam zresztą wam dałem porównanie, co łowić. Czy łowić jesiotry, czy łowić karpie, co się bardziej opłaca. Na czynniki pierwsze wszystko przeanalizowałem. Jest też poprzedni odcinek o tym, moi drodzy, nagrany. Dobra, czas nam się powoli kończy. Znaczy w sensie 13 po mamy pierwsze. Jest totalna cisza. I czasem takie właśnie momenty macie, że niby ten wykres nie jest najgorszy, ale brań nie ma. Także nie będziecie tutaj czekali, nie ma naprawdę za czym czekać. Jeszcze mamy drugą godzinę, trzecią, czwartą, także naprawdę jeszcze mamy trzy okresy, w których te ryby możemy natłuc. Także dobra, wyciągamy te wędki. To już myślę, że jak jest taka cisza, to już nie ma co do 20 poczekać. 20 po to jest oczywiście według mnie maksymalny czas, do którego czekamy. Jakby ktoś się pytał, tak? To jest według mnie maksymalny czas. Założymy haczyki 5-0. Nie, no mamy 5-0 na sakiewkę ikry. Dobra, to na tej szczerzuli nie będziemy zmieniali. Godzina druga teraz. Zobaczcie, wykres brań wchodzi na większy, czyli spokojnie powinniśmy w tej chwili dwa jesiotry złowić przy tym wykresie. Tutaj sobie szczerzuję gdzieś rzucimy, ja wiem, tak tu, żeby też za daleko nie było. Zresztą to i tak podpłynie, pamiętajcie. Patrzmy, czy się coś od razu nie dzieje, niby jest cisza.
To rzucamy sobie na karpika. Mając cztery wędki, no wiadomo, będzie więcej przerzucania, tak, jak będziecie czas zmieniać, ale wydaje mi się opcją lepszą, bo zawsze jest szansa, że jakiegoś fajnego karpika wyciągniecie, nie? Czyli dwa stricte na jesiotra, wtedy można na te... Można cię mieszać, jedno na duże kawałki ryby, bo generalnie jesiotry najlepiej biorą na sakiewki ikry. Na drugiej wędce mam założoną właśnie mięso szczerzuji po to, żeby oprócz jesiotra ewentualnie trafić karpia. I u mnie, wiecie, to jest takie wtedy pół na pół szans. Na karpia, na jesiotra, nie? No i jeszcze ewentualnie duży kawałek ryby. To musicie sobie przeliczyć. Według mnie to jest sakiewka ikry, nawet najtaniej wychodzi tak naprawdę z tych trzech. Na to najlepiej biorą jesiotry. Haczyki spokojnie 5-0, tak jak mamy na te sakiewki ikry, jest ok, dlatego że macie więcej brań. Gdzie tu kolega szybko też mu uciekła i to jest właśnie. Ja też tak miałem, więc wcale się nie śmieję z kolegi, absolutnie. Bo sam też często tak się zdarzy, że się dosłownie zagapisz o chwilę. Ten jesiotr ci... O, tu tak będziemy lepiej. Widzicie? Tak lepiej widzimy, co się z wędkami dzieje. Ten jesiotr ci dosłownie na metr odpłynie, bo się zagapisz i już nie jesteś w stanie go wciągnąć, już po prostu masz holowanie na maksa. I wtedy może będzie taka sytuacja, to oby nie, ale jeżeli będzie, to wtedy jest taka decyzja. Jeśli masz na wędce karpiowej branie, ja zazwyczaj robię tak, że jesiotra wtedy odkładam i staram się wyciągnąć karpia. Jak widzę, że karp idzie ciężko, to już tym bardziej odpuszczam jesiotra. A jeśli widzę, że karp idzie zbyt łatwo, to wiem, że będzie maluszek i po prostu no już staram się tego jesiotra wyciągnąć, dopóki nie ma drugiego brania na drugiej wędce. Także tutaj na razie nam, widzicie, spławik niestety spływa, ale na nim też generalnie jest cisza. 9 po, już powinien jesiotr szczelić. O, będzie zaraz branie na jednej wędce. Już mamy branie, zobaczcie, już się zaczyna. I cyk, zdążyliśmy chyba. Zdążyliśmy. Oj, oj, nie zdążyliśmy. Widzicie, metr za, dosłownie pół sekundy. Tylko może to być karp, bo karpie szybciej odpływają. Jesiotr jednak tak nie odpływa. Jesiotra, słuchajcie, zdążycie wyciągnąć, a karpia już niestety nie. Widzicie? To są naprawdę milimetr. Milimetr zaważył, ale może to być jesiotr jakiś słabszy, bo ta wędka jest dosyć mocna. Znaczy dosyć mocna, do 20 kilo, no to wiecie, no, powiedzmy jesiotr 15 kilo, to dla niej jest słaby, ale to będzie karp chyba. Szczerze nie widzę, co to jest jeszcze. Unikat to na pewno nie będzie, jeszcze unikata na mięso szczerzuli nie złowiłem, karpia. I teraz właśnie robię to samo, co przed chwilą robił kolega, ale o, widzicie, mamy decyzję, to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać i może tu... Nie wiemy, czy tam jest karp na tym mięsu szczerzui. Tutaj mamy na pewno karpia, który pokazuje grzbiet, więc jest duże prawdopodobieństwo, że może to być unikat, chociaż idzie łatwo, więc raczej będzie to medal. Możecie swoją drogą w komentarzu napisać, czy jak łowiliście na mięso szczerzui, czy kiedykolwiek wam się zdarzyło unikata na mięso szczerzui chwycić. Mi nie. O, niestety tylko medal, ale... Myślę, że się opłacało i ten nam jeszcze nie uciekł, także spoko. Widzicie, udaje się czasem tak połączyć. Tylko raczej już więcej jesiotra nie trafimy, bo już czas dobiega końca, także to jest też strata, tak? No bo jeżeli ja w tym czasie, zobaczcie, co holuję tego jesiotra, przy tym wykresie brań, który mam, spokojnie bym dwa jesiotry wyciągnął, tak? Więc to też weźcie pod uwagę. Cały czas nie wiem, co my tu złowiliśmy, czy to jest karna, no jesiotr jednak, okej. Okay. I tak go łatwo wyciągnęliśmy wbrew pozorom, bo słuchajcie, nie był taki duży. Dobra, zwijamy, przewijamy czas, jeszcze mamy dwa przewinięcia. Przewijamy na trzecią. Czyli teraz wykres brań będzie największy, to teraz musimy się naprawdę mega skoncentrować. Te rzuty muszą być jak najbliższe. Postaram się, słuchajcie, rzucić tak tu. Będzie dalej, ale to jest szansa, że go wciągniemy. Nie, 7 metrów. Jak jest 7 metrów, to jest ok. I tradycyjnie oczywiście na karpika. Tutaj właśnie tak w nocy unikata fajnego trafiłem. Znaczy wieczorem. To był wieczór, sorry. To nie była noc, to był wieczór. No i tak samo, słuchajcie. Do 20 po maksymalnie czekamy.
To wszystko póki co nam zajmuje, no nawet nie jest, myślę, 19 minut nagrania, ale nie jest 19 minut łowienia, bo gadałem do was. Ten cały wstęp, o czym jest odcinek i tak dalej. No sami widzicie, że czasami przez to, że do was nagrywam, gadam jakąś myśl, to jestem w stanie czasem coś no, pomylić, no to jest normalne niestety. To ciężko jest tak mówić i wykonywać jakąś czynność, która zaskakuje, no jak to na rybach, no wiecie. Trzeba być naprawdę uważnym i to bycie uważnym według mnie jest no, najważniejsze. Najważniejsze do tego, żeby... O, mamy, zobaczcie. Pierwsza... Nie. To jest jesiotr. Będzie jesiotr. Podpłynął, wypluł. Dobra, spławik nam bierze. No to obsługujemy. I właśnie, co w takiej sytuacji zrobić, jeśli macie bradnię na spławik, aby brał wam jesiotr? No... Wszystko zależy, jakie macie obciążenie. To na pewno nie będzie jakaś super mocna ryba, bo najdzie łatwo. Więc ja bym po prostu wtedy przełożył wędki. No, zwykły karp. Teraz tak zobaczcie, bokiem rzucam, żeby patrzeć na żyłki mimo wszystko. Tu naprawdę każda sekunda, słuchajcie, się liczy. Tu się liczy każda sekunda. 7 po trzeciej. Teraz nie będziemy, słuchajcie, tak odpuszczali szybko, bo trzeba coś złowić, żeby siatę zapełnić. Tą przesunęli i teraz nie wiem gdzie. Chociaż ostatnio miałem branie nawet na sakiewkach ikry, gdzieś tam wyjechała ta wędka, ryba uciekła, bo w tym czasie unikata ciągnąłem na drugiej. I za chwilę było znowu na tej samej wędce znowu branie, no także wiecie, tu nie ma reguły. Tylko właśnie, to też zależy trochę od pogody, od różnych czynników. Widzicie, no na pewno przy tej pogodzie trochę te jesiotry biorą gorzej. Póki co tak bym powiedział pół na pół. W sensie, że jesiotry jakoś duże nie biorą, karpie to tak... Też w sumie medale wpadają, ale też nie jakieś tam... Nie jakieś tam fajne. No jest cisza generalnie. I tutaj też jak widzicie, że za długo cisza, to według mnie nie ma co czekać. Oczywiście, no teraz wchodzimy na ten szczyt brań, więc... Też nie mamy możliwości przesunięcia w nieskończoność. Bo możemy tylko na czwartą przesunąć. Ja zawsze tą metodą, łowiąc w ten sposób na trzech wędkach, z siatką 200-kilogramową, bez problemu, słuchajcie, zapełniam tą siatkę tak, że wychodzę z łowiska. Zazwyczaj mam też 215-220 kilo. Tak robię to, że siatka jest zapełniona po prostu bardziej po brzegi, nie? Gdzieś tak kombinuję jak koń pod górkę, że o ten kilogram, wiecie, o ten kilogram wypuszczę, tak, żeby po prostu było 199 i nagle cyk, dokładam. Dobra, chyba go damy radę, tak, jest 5 kilo, zobaczcie. I to jest ta właśnie metoda, czyli opłacało się. To jeszcze chwilkę możemy poczekać. I tak nie mamy wyjścia, 50 kilo jeszcze mamy ryby do złowienia. Chociaż bez problemu po czwartej to złowimy, bo to są dwa jesiotry plus karp i zobaczycie, że siatka będzie pełna. Chociaż spławiczek może już sobie będziemy, wiem, rzucimy sobie bliżej. Dobra. I zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Chwileczkę sprawdźmy. No już 20 podobija, więc moim zdaniem tutaj nie ma co czekać, słuchajcie. Dobra, spławik zostawimy, zrobimy inaczej. Wiecie, tu już nie ma co czekać, bo i tak zobaczcie, mamy 142 kilo. Zostało nam niewiele do zapełnienia siatki, bo tu jakby celem jest zapełnienie siatki, tak? I nie ma co na siłę, słuchajcie, bo to chodzi... Ta metoda ma się różnić tym, że ona ma być szybka. Ma być szybka, sprawna, przyjemna, również z metodą łowienia karpi, które będą szybkie. O, słoneczko nam zaświeciło. Teraz najlepsze ryby będziemy łowili. No dobra, no to tak. Tutaj sobie mięso szczerzuj i rzucimy. Oby nie za daleko. Dobra, 7 metrów może być. Tutaj tradycyjnie sobie... Bardzo mi się ta mapa podoba. Zobaczcie, jakie są ładnie zrobione. Ja nawet, słuchajcie... Chyba nie ustawiałem tych ultra ustawień, tylko po prostu bardzo dobre.
I tutaj na szczupaczka, chciałem powiedzieć, na karpika. Na szczupaczka to oczywiście pójdziemy. Słuchajcie, pójdziemy niebawem na szczupaczka. Myślę, że dwie siatki jeszcze będę miał do zapełnienia i... myślę, że już będę miał ten 45 level. Pewnie nagram wam, jak znam życie, odcinek, jakie robię zakupy. Żeby też pokazać, jakich błędów nie popełniać. Jak widzicie, ja ostatnie zakupy robiłem gdzieś koło 40 levelu. Gdzieś tam oczywiście, jak wyszedłem, to dokupiłem mięso szczerzujne, ale nie zaliczam tego jako zakupy, tak? Ja mówię o zakupach sprzętu. Tam gdzieś po prostu przypon trochę mocniejszy dodałem, no bo już się odblokował. A i tak musiałem wyjść tam przy jakiejś okazji. A, przy tej okazji jak łapałem basa szlacheckiego, co macie w poprzednim odcinku, to musiałem wyjść z łowiska, bo niestety mam za mały plecak i ta cała błystka mi się do magazynu przeniosła. Więc siłą rzeczy chcą złapać pora, ale to się zwróciło akurat, bo za niego ładnie kasa weszła, także... Generalnie to zasada się nie zmienia. Jestem bardzo, wiecie, przeciwny takiemu wchodzeniu i wychodzeniu. No to nie ma większego sensu, tak? Bo tu płacicie, wiecie, gruby hajs. Jeśli chcecie zarabiać kasę, odkładać tę kasę, no to po prostu siedźcie nockę na łowisku, mając, nawet jakbyś miała tą siatkę 150 kilo, bo możesz taką mieć. Ja akurat kupiłem tą 200 chyba tylko z tego powodu, żeby tego basa szlacheckiego potwora wziąć do siatki. No bo jakbym miał 25, na pewno bym go do siatki nie wpakował. Czyli nie dostałbym za niego kasy. Ale tak powiem ci szczerze, z perspektywy, no niby się siatka już zwróciła, bo zresztą widzieliście to w poprzednich odcinkach, gdy robiłem wyliczenia. Niby siatka się zwróciła, ale... No właśnie, ale mam takie, że... Raczej, słuchajcie, to był błąd z tą siatką, bo to poszło 100 koła na tą siatkę. Ja myślałem, że dycha, tak po prostu kliknąłem bezmyślnie. Wtedy zeszła mi ta kasa. Słyszeliście o mojej przygodzie, że na chwilę na samotną gwiazdę musiałem iść dokoptować kasy, żeby wejść tutaj na deltę. Także to ewidentnie, moi drodzy, był błąd. I pewnie mogłem zostać przy tej siatce. 150 kilo to też by dało radę i przesuwać po prostu nocki częściej. Ale mamy swój, słuchajcie, kajak, swoją motorówkę. No nie jest to najwyższej klasy motorówka, ale jest. I to też jest plus, że na przykład nie muszę wynajmować, nie? No to mówiliśmy w poprzednich odcinkach odnośnie metody łowienia jesiotra z motorówki. Ja też bym sobie na przykład, może tak zrobię, że zrobię taką, wiecie, objazdówkę. Później sobie znowu połowię karpie, potem znowu wrócę tutaj po... robić metodę mieszaną, wiecie, jakby ja te metody zmieniam, wszystkie macie, to co ja robię, wszystko macie nagrane w odcinkach, ale to nie jest tak, że ja robię w kółko to samo, jedną metodę, tak? Jeśli teraz na przykład wam pokazuję tą metodę, no to ją też musiałem testować, odkrywać i jakby, no oczywiście robiłem ją w ostatnim czasie przez tam parę nocek, żeby sprawdzić, czy to tak działa, czy faktycznie da się coś tam na tym zarobić, czy da się siatkę zapełnić. Zazwyczaj bez problemu siatkę zapełniałem. Teraz mam trochę wątpliwości co do zapełnienia tej siatki. Idzie to trochę dłużej. Nie mam pojęcia w sumie dlaczego. Tak jakby nagranie jest włączone, to te ryby się pochowały i tak zawsze jest, że jak się nagranie włącza, to te ryby jakoś tak gorzej biorą, nie? To niby żart, ale mówię całkiem serio, słuchajcie. Mówię o tym całkowicie serio, bo no zapełnienie takiej siatki przesuwanym czasem mi zajmowało, słuchajcie, no do 20 minut czasu. Ja spodziewałem się, że ten odcinek będzie miał 20 minut, a nie 28. Ale już chcę ją dopełnić do końca, żeby wam pokazać też, jakie są wyniki na tej siatce, bo to jest dosyć istotne. Jak taka mieszana siatka karpiowo-jesiotrowa, chociaż jesiotry może z 3 złowiłem do tej pory. Się okaże. Zresztą to nieistotne, wiecie. Tak aż tak w tym momencie nie liczę. Po prostu ładuję do siaty wszystko jak leci. Nawet zwykłego karpia. Zawsze wypuścić można. Pamiętajcie, to też jest jakaś metoda, że z tej siaty wypuścić możecie. No dziwię się, że mi jesiotr nie uderzył. One od razu praktycznie uderzały na tej równej godzinie, jak się przesuwało czas. A teraz jest kompletna cisza.
W dzień raczej łowienie jesiotrów tu nie ma sensu, no chyba, że tak jak mówię, wyławiacie dwa jesiotry i wtedy już przerzucacie się na karpie. W tym czasie łowicie sobie karpie, mija ta godzina czasu gry i później jakby znowu rzucacie wędkę na jesiotra, albo macie cztery wędki i jedną i tak macie na jesiotra rzuconą. Na zasadzie weźmie to weźmie, nie to nie. No jest taka możliwość, tylko pamiętajcie, że no jedna godzina czasu gry to jest chyba 15 minut czasu realnego. No w sumie nie jest to jakoś tam dużo. Jeżeli macie szczyt brań od rana czy wieczorem, ja na przykład zaczynając tą nockę często, gdzie widziałem, że ten wykres jest od początku słaby, a na przykład jest ten duży garb popołudniowy, ja to zaczynałem na przykład o godzinie 18. Więc to zaraz wam pokażę. To wszystko zależy, jaka jest pogoda na następny dzień. Nie musicie tego czasu od razu na następną nockę przesuwać. Ue, tu mi coś płynęło. To trzeba przerzucić, kurczę, jak tu się coś tak bombli. Słuchajcie, to też nie jest tak, że jakby musicie na nockę następną przerzucać. Jak widzę, że jest ten garb, to ja śmiało, słuchajcie, i przerzucam na ten czas, na tam powiedzmy godzinę, żebym was nie skłamał, 18, 19, 18 chyba był ten garb. Jest taki wysoki szczyt brani. No to na 18 przesuwam i tam też ładnie ryby biorą. Jesteście w stanie nawet i na tym szczycie popołudniowym półsiatki zapełnić tak naprawdę. To wszystko zależy od tego, wiecie, dużo osób jest na przykład, które nie lubią łowić w nocy. No mnie generalnie, jakbym miał tak cały czas nockami łowić, to też by mnie to wkurzało. No zobaczcie, jaki piękny poranek. No jakby lubię łowić o różnych porach. Dlatego na przykład, jak nudzi mi się łowienie tych jesiotrów po nocy, to na przykład łowię karpie za dnia na tych szczytach. Akurat tyle czasu, co minie między jednym, jak są te dwa garby w ciągu dnia. No to od rana na łowie akurat mogę przesunąć czas za darmo i łowię na drugim garbie. I teraz też polecam tą właśnie metodę, o której mówiłem, mieszaną, którą możecie tutaj na tej wyspie stosować. Zresztą na upartego z jesiotrami również możecie to samo robić na tej drugiej wyspie. Nie ma z tym problemu. Tutaj wydaje mi się lepiej, bo jest łatwiejsze to. I wiecie, no jakby ja to też to robię, tak? I też będę to robić, że za dnia sobie na przykład teraz sobie zrobię odmianę. O, coś nam chyba będzie skubało, czy to koledze? Ja to koledze jednak chyba. Także też będę sobie, wiecie, chciał troszkę po... No, troszkę za daleko rzucił i mój jesiotr mu odjechał. Nie? Jest, wyciąga go, dobra. Ja muszę patrzeć na swoje, a nie na niego. Także wiecie, też jakby chcę teraz połowić za dnia na tych garbach tutaj właśnie w tym miejscu, tylko chciałbym zrobić to na 45 levelu, jak będę miał 4 wędki. I wtedy dwie na karpiki, jedna plus minus na zmianę, czyli mięso szczerzui, czy albo trafi się karp, albo jesiotr, jedna wtedy może być. Jedna może być na przykład sakiewki ikry, nie? I taką sobie zrobię i nie ma problemu. Wiecie, tu też nie ma jakby co na siłę, wiecie, siedzieć, jak widzicie, że nie bierze, no bo ja to dobra, jeszcze ten spławik wyciągnę, ale generalnie nie będę na siłę siedzieć. Może ta pogoda z tymi chmurami trochę gorzej na jesiotry wpływa, bo to akurat nie oddało tak, jakbym sobie tego życzył. To nie zmienia faktu, że wiecie, o te parę kilo się nie będziemy targować. Może nie takie parę, ale jeszcze jakiś medal na koniec. Nie, zwykły niestety. No trochę mam jeszcze doświadczenia do dobicia niestety. I to zrobię już pewnie na kolejnej nocce, to wtedy zobaczycie jak... Zresztą zaraz wam pokażę, jak to teraz przesuwam. Tylko pamiętajcie o tym limicie, nie? Jeśli chodzi o jesiotry na dobę. Zobaczmy, jak ten czas teraz nam się będzie... O, to jest dosyć sympatyczna nocka, ale zobaczcie, to jest to z tymi garbami. No to ja sobie wtedy przesunę ten czas na... nawet na 18. Można... O, 24 kasy, to jak widzicie, nie... Jak widzicie, 24 kasy nie jest to tragedia, nie? Tu sobie rzucę, słuchajcie, na jesiotra teraz. Na koniec, tu już kończę odcinek, ale chcę wam pokazać, co robię. Tu mając haczyki 7-0, założymy sobie kukurydzę na karpika. O, 46 level w ogóle, moi drodzy, mi się odblokują prawdopodobnie te zanęty, także też będę tutaj testował. Na karpika, no i na wędkę, powiedzmy, niech będzie sobie groszek tutaj. Rzucimy sobie na spławiczek wtedy bliżej. Tak sobie jeszcze będę łowił, słuchajcie, żeby ten level, myślę, że dwie siatki i level będzie wbity. To jest metoda, którą wam pokazałem.
jak widzicie, przesunąłem czas od razu nie na nockę, tylko widząc, że ta popołudniówka jest super, no to też jakby przesunąłem na popołudniówkę, ale też wam powiem szczerze, że mam jeszcze coś do zrobienia przy okazji i to Fishing Planet może sobie, wiecie, wisieć, ja mogę sobie czekać, nie muszę jakby się sprężać. I też od razu mówię, że przez to pewnie mam czas gry na Steamie troszkę dłuższy niż jest realny, bo często, wiecie, robię pauzę, coś robię w międzyczasie. Czy nagrywam do was, no to siłą rzeczy ten czas jest mniej realny. O, tu pięknie, kolega ma podpórkę na cztery wędki. O, jesiotr! Zobaczcie, kochani, tylko niestety się troszeczkę zgapiłem. I to jest to, o czym często mówiłem, że nie można się zgapić. Nie można, ale może się uda? Nie, nie uda się, niestety. Tak dobrze nie ma. No dobra, no to tam troszkę się pobawię. I tak. Aha, i teraz jakby ktoś pytał, bo tak patrzycie pewnie na te moje wędki. Powiecie, gościu, co ty masz tak poniszczone te wędki? Dobra, tu mamy karpika, więc szybko albo jesiotra wyciągamy. Nie, nie wyciągniemy go szybko. No to wiadomo, że słuchajcie, na tej wędce będzie fajny karpik, więc... Może jakiś unikat. Także słuchajcie, wędki, jak widzicie, nie mam zbyt najlepsze. I tak, wiem, że tak jest, powrotki, dlatego, że ja planuję właśnie na 45 levelu zrobić zakupy sprzętu, ulepszyć trochę sprzęt. Więc po co mam je naprawiać? Ja ich chcę już do końca, wiecie, no te naprawy są bardzo drogie. Pewnie medal będzie, to raczej nie będzie. No ale medal i tak lepiej oddaje niż jesiotr. To sobie zapamiętajcie. Chyba, że jesiotr sam mi się tutaj napotoczy do wypłynięcia. Także słuchajcie, wiecie, po co mam naprawiać? Te naprawy są drogie. Ja to miałem gdzieś tak wkalkulowane, że będę te wymiany robić i biorę to pod uwagę, tak? Biorę to pod uwagę. Medal oczywiście, ale zobaczcie, dwa koła nie jest mało. I patrzcie, mamy jeszcze jesiotra, który nam akurat ładnie podpłynął bliżej po to, żeby odpływać. Ale dobra, wyciągniemy jesiotra też. No, także widzicie, ta popołudniówka też fajnie oddaje. Tylko wiadomo, teraz już czasu za darmo nie przesuniecie. Ale ja sobie chcę po prostu przy okazji coś tam popatrzeć. Także jakoś tak nie mam presji na to, że to ma być wszystko szybko. Wiecie, bo ja wam pokazuję niby metodę, że jak można to szybko wbijać ten exp. No i oczywiście, zgadza się, ale sam też, słuchajcie, o 2,5 kasy, ale doświadczenia o wiele mniej. Sam też nie mam jakiejś, nie wiem, nie wiadomo jakiej tutaj presji, że to wszystko musi, nie wiem, w ile godzin być zrobione. Uważam, że presja jest zła, tak? Robię to dosyć szybko. Uważam, że szybko wbiłem ten level, no bo wbić 44 level w tydzień czasu... tam powiedzmy 80 godzin gry, no to jest, myślę, dobrym wynikiem. Wiecie, ja się nie pociłem przy tym, ja to po prostu robię dla przyjemności, przy okazji, żeby nagrać wam poradniki, coś pokazać, a to wszystko już, no i tak testowałem na poprzednim koncie, tak? Więc bicie tego konta, no myślę, że całkiem niezły wynik. Dobra, moi drodzy, no to jak sami widzicie, przesunięcie na ten szczyt wieczorny ma sens na godzinę 18, bo widzicie, że ryby biorą, coś tu się dzieje, no to już nie ma sensu wam tutaj przedłużać, nie będziecie patrzeć, jak ryby łowię. Chciałem wam po prostu metodę pokazać i sposób. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do następnego odcinka, gdzie pewnie będziemy już robili zakupy na 45 levelu. To na pewno wam chciałbym pokazać i zobaczymy, co dalej. Także obserwujcie, oglądajcie, do zobaczenia, cześć!